Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Komisja Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, której przewodniczącym jest radny Stefan Bieszczad, będzie realizować wiele inwestycji na terenie całego regionu wspólnie z samorządami gminnymi. Są to gminy rozproszone po całym województwie. To są środki, które jeszcze w poprzedniej kadencji i generalnie kadencji rządu, gdzie były podpisane umowy na przeznaczenie środków właśnie na realizację tych zadań drogowych. Jak zaznacza przewodniczący Stefan Bieszczad, wakacje będą tym okresem, w którym powstaną plany, w jakich regionach nowe inwestycje infrastrukturalne powstaną. Poszczególne samorządy otrzymały już promesę dotyczącą realizacji zadań, jak budowa chodników czy dróg. Samorządy powiatu dębickiego mogą również ubiegać się o środki na inwestycje i taką pomoc mają otrzymać. Choć rozpoczęły się wakacje, dębiccy pasjonaci modelarstwa nie odpoczywają. Uczestnicy koła historyczno-modelarskiego Ogniwko tworzą nowe dzieła, z radością pogłębiają swoje hobby, biorąc udział w warsztatach modelarskich zorganizowanych dla nich w Muzeum Regionalnym. Nasi uczestnicy mają już osiągnięcia i na naszym konkursie modelarskim Ogniwko w Dębicy, jak i na konkursach chociażby w Stalowej Woli, Krośnie, czy tam gdzieś do tego czasu te konkursy, czy w innych konkursach, na których mieli okazję już swoje prace pokazywać. Taras uczestniczy w zajęciach koła historyczno-modelarskiego Ogniwko od 2 lat. Trafiłem tutaj ogólnie przez to, że chciałem wyższą ocenę z historii, ale jak to się czasami zdarza, to troszkę mnie to wciągnęło i teraz uwielbiam po prostu ten proces modelowania, kiedy z niczego tworzy się coś takiego pełnego, całego. Mam kilka modeli skończonych, nie za dużo, ale staram się w wolnym czasie coś robić, coś modelować, tak. Prowadzone będą także zajęcia dla osób, które nigdy nie miały styczności z modelarstwem. Z okazji wakacji też uruchamiamy kolejną grupę, taką, która będzie przynajmniej na czas wakacji funkcjonowała. Zapisać się na te zajęcia można. Informacje o zapisach są na stronie Muzeum Regionalnego i na naszym Facebooku. Tam można wszystkie informacje potrzebne znaleźć. No i zapraszamy na tą grupę. Zajęcia zaczną się w czwartek, 18 lipca. I będą prowadzone przez 4 kolejne czwartki. Od wielu lat podczas wakacji i ferii prowadzone są zajęcia plastyczne przez pracowników Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury dla Dzieci i Młodzieży w wieku szkolnym. W tym roku będą odbywać się one w ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany i wiedział będzie, że chce skorzystać, to prosimy o kontakt, bo będziemy prowadzili zapisy, jako że liczba uczestników będzie ograniczona. No i na pewno będą to bardzo interesujące i zróżnicowanie, jeśli chodzi o technikę, o tematy zajęcia. Zajęcia w 2 grupach, młodsi i starsi, będzie prowadzić Pamela Mączyńska, pracownik Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury oraz goście przez nią zaproszeni. Dzieci na pewno poznają wiele ciekawych technik i będą miały okazję spędzić miło, kreatywnie wolny czas. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie informacji.